No, Pan Bóg jest wielki i tworzy takie zbiegi okoliczności, przysyła tak ludzi, przyprowadza, że wydarzają się rzeczy niezwykłe. Marku, chciałam z Tobą nagrać to świadectwo, ponieważ byłeś na początku tej historii, jesteś na początku tej historii, no dla mnie bardzo niezwykłej. Ja jechałam wtedy samochodem do odwiedzić osoby, które tam były na terapii w Domu Miłosierdzia. Blisko przy Panu Bogu modliły się, to było 6 czerwca 2018 roku. I wtedy ty nie tylko zadzwoniła do mnie Basia z obrazem Matki Bożej, z tym prototypem swoim, ale potem był drugi telefon od ciebie. Pamiętasz ten telefon? Pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Ponieważ znalazłem się w szpitalu z powodów sercowych i to tak bardzo nagle i w formie błyskawicznej, miałem tam wtedy robione kardiowersje, żeby przywrócić normalny rytm sercu. I nie mogłem pojechać na rekolekcję. Dowiedziałem się, że jest Ania w Toruniu i może ten bilet wykorzystać, bo nikt więcej oprócz niej tego nie załatwi. I wtedy dzwoniłem do ciebie i ucieszyłaś się, że możesz to przejąć i zorganizować, że ktoś w to miejsce pójdzie. No tak, bo to było, słuchaj, 6 czerwca dzwoniłeś, a 10 czerwca były te rekolekcje 3-dniowe z Marią Wadią. I ty mi dałeś Tak. jeden bilet. Jeden bilet. Mówisz, mam jedno Tak. miejsce wykupione i obiad. Tak. A ja sobie mówię, jak to tak? Mam dostać bilet i mam sama iść na takie rekolekcje? Co prawda marzyły mi się, mówię, ale też nie poszłam na nie z braku pieniędzy. To było dobre. I mówię, bo jeden bilet? Nie, to tak nie może być w takiej sytuacji. Ty w szpitalu, ja dostaję bilet? Nie. To musi coś być. I powiem ci, że spotkałam wtedy, no takim jakoś przyszły do mnie te osoby. Dwie osoby, które nocowały dosłownie na ulicy. To był garaż przy ruchliwej ulicy, w ogóle bez dachu, one na materacu, także co im napadało na głowę, to napadało. Dosłownie tak spały. I one, jak im zaproponowałam, czy chcą na te rekolekcje pójść, to chciały. Chciały. No to już miałam dwie osoby z jednego biletu, no to już miałam jeszcze jedną. A że jeszcze jedną znałam chłopaka z wioski dziecięcej, no to miałam w sumie trzy osoby i ja, czyli cztery osoby. Wow, Twój na jeden bilet, bilet. tak, na jeden bilet. Twój bilet był taką inspiracją, że poszłam do organizatorów, poprosiłam, czy chcieliby po prostu gościć nas na tym jednym bilecie. I to wywołało niezwykłą radość u tych osób, że w ogóle mogą nas gościć właśnie w takiej mocnej ekipie. Ja razem z tymi dwoma bezdomnymi z ulicy i z tym chłopakiem z wioski dziecięcej. I było to nie dość, że tam byliśmy w środku, to dla tej kobiety, która była właśnie, było niezwykłe proroctwo, o którym mogę dzisiaj również, jak to powiedzieć, ona sama o tym świadczy. Poza tym gospodarze tego, organizatorzy troszczyli się o nas, się pytali, czy wszystko mamy, czy nam czegoś nie brakuje. Te osoby bezdomne, wyobrażasz sobie, dojeżdżały na te rekolekcje, ja zabierałam prosto z ulicy, umawiałam się na skrzyżowaniu dróg i żeśmy jechali. I żeśmy jechali i tak każdego dnia. Co lepsze, jak mi opowiadały, to miało jedzenie na tym jednym bilecie. Te jedzenie im się rozmnożyło, ale tym jedzeniem się nawet dzieliły z jakimś uczestnikiem, który był jeszcze z innego miasta, nie miał do jedzenia. Przyszły do mnie, mówi, wiesz, Ania, podzieliliśmy się jedzeniem. Bezdomni z ulicy na tych rekolekcjach. Także, Marku, Biedny najprędzej się podzieli. tak, ale ten twój bilet stanowił taki po prostu taki zapalnik, wiesz, tych wszystkich wydarzeń, bo te osoby. I będę to zawsze opowiadać, te osoby po tych rekolekcjach, 3 dni po, znowu chciały już autentycznie, bo zawsze mówię, zawsze się modlimy o Ducha Świętego, potem oddają życie Jezusowi, a potem się pytam, czy chcą zmiany. I oni po tych 3 dniach, po tych rekolekcjach, zapragnieli totalnie zmienić swoje życie. Pojechaliśmy się pomodlić do Pana Jezusa przed samym wyjazdem, jechaliśmy na detoks, na terapię, do Domu Miłosierdzia. To było tak niezwykłe i to się wydarzyło, zobacz, 15 czerwca 2018 roku.
Pojechałam z nimi, a co lepsze, mam kontakt dzisiaj, do dzisiaj z nimi i już nie są osobami bezdomnymi. Zmieniły życie autentycznie. Tak, tego Pan Bóg potrafi dokonać, bo my jakby my możemy iść w dobrym kierunku, ale te rzeczy, które odmieniają ludzkie serca, to On dokonuje. No on dokonuje, to A, on za, kieruje a wszystko. za płonę był ten bilet. Dałeś jeden bilet. I to było tak niezwykłe, że to pootwierało wiele drzwi i wiele serc, a tak naprawdę otworzyło bardzo serca tych osób, bo one po prostu chciały pójść. To też było niezwykłe. No pięknie, że chciały pójść i się nawróciły, czyli Pan Jezus odzyskał swoich tych, co, których szukał. Tak, ale popatrz, jaka to była taka niezwykła droga właśnie. Takie różne zbieżności terminów. Ty nie mogłeś pójść, ktoś inny poszedł. Ktoś inny się podzielił, zawiózł. Niech Jezus będzie uwielbiony w tobie, w tym, że dałeś ten bilet, w tym, że miałeś to serce, że pomyślałeś o tym, żeby się podzielić tym, co miałeś, żeby się nie zmarnowało, a było dobrze wykorzystane i w tym, że zostało wykorzystane przez tych ludzi i Pan Bóg to wykorzystał. Pan Bóg to wykorzystał. Niech Jezus będzie uwielbiony.